Dzień dobry. Chciałem Państwu zaprezentować sylwetkę tego samochodu i tego konkretnego egzemplarza. Najnowsza odsłona Mercedesa klasy S pod oznaczeniem W222. Samochód z 2020 roku. Dokładnie pierwsza rejestracja to grudzień. Samochód krajowy, bezwypadkowy, bezkolizyjny. W całości oryginalna powłoka lakiernicza od pierwszego właściciela. A przebieg tego auta to 7000 km. Tak, dobrze Państwo słyszycie, 7000. To jest praktycznie nowy samochód. Mimo tak znikomego przebiegu, co ciekawe, ma już dwa serwisy olejowe wykonane. Przy 3 i przy 5000 km już przeglądy miały miejsce. Co bardzo istotne i też chciałbym to zaakcentować dosyć mocno, bo na rynku panuje kilka takich sprzecznych plotek na temat tych silników. Wiadomo, że w nowej klasie S mamy dostępne dwie odmiany silników diesla, czyli S350D i S400D. Zarówno ta S350D, jak i egzemplarze S400D są wyposażone już w silnik nowej generacji, rzędowy, R6. One różnią się tylko i wyłącznie mocą. Blok silnika jest dokładnie taki sam, więc to nie jest tak, że S350D to jest starsza generacja silnika V6, a S400 to nowsza. Nie. I S350D i S400D to rzędowe szóstki. I to bardzo, bardzo mocno chciałbym zaakcentować. Samochód z mocą 286 koni. No, rewelacyjna kultura pracy i osiągi. Jeżeli chodzi o aspekt wizualny, ja nie ukrywam, jest to moje subiektywne zdanie, opinia, że na początku nowa S-klasa nie podobała mi się w pełni, natomiast po upływie tych 2-3 lat, gdy ona już jest obecna na rynku, samochód zaczął mi się podobać i uważam, że wygląda bardzo nowocześnie, bardzo zwiewnie, dostojnie. Ładne auto jest. Taka nuta nowoczesności nam się tutaj wkradła w poczynania Mercedesa. Zwłaszcza przód tego auta mi się podoba. To jak narysowany jest front, jak poprowadzona jest linia, reflektory, grill. Moim zdaniem wszystko harmonijnie i spójnie wygląda. Samochód wyposażony w pakiet AMG. Generalnie wyposażenie jest bardzo dobre. Mamy reflektory matrycowe, cyfrowe, digital light. To jest pierwsze tego typu oświetlenie, jakie jakikolwiek producent zdecydował się wprowadzić na rynku. Każda z tych lamp, każdy z tych reflektorów posiada w sobie milion mikroluster. Jeżeli chodzi o dokładną technologię wykonania, nie znam jej, bo to już jest zaawansowana inżynieria. Natomiast te lampy mają tak wiele funkcji i tak zaawansowany stopień oświetlania drogi, że sam film, który udało mi się znaleźć na platformie YouTube o pracy tych lamp, to jest 15 minut. Teoretycznie, nawet nie teoretycznie, też w praktyce te lampy mogą wyświetlać, mają po prostu projektory w sobie, mogą wyświetlać na drodze wskazania nawigacji, ostrzeżenia, nakładać dodatkowe linie. Niestety w Polsce jeszcze legislacja, prawo na to nie pozwala. Natomiast w ustawieniach tego samochodu macie Państwo opcję o wyświetlaniu dodatkowych wskazówek na jezdni z tych reflektorów. Ba, mało tego, te lampy teoretycznie można nimi wyświetlać film na przykład na ścianie, jeżeli byście Państwo stanęli vis-a-vis ściany, to można użyć ich jako rzutnika i wyświetlać film. Niesamowita technologia i Mercedes poziom oświetlenia przeniósł znów na wyższy level. To już jest coś więcej niż światła laserowe, niż LEDowe, to wiadomo. Natomiast to oświetlenie cyfrowe jest na zupełnie innym poziomie. Kapitalne, fantastyczne lampy, które mogą rozświetlać, powiedzmy, znaki drogowe, rozpoznając je, kierując tam troszeczkę mocniejszą wiązkę światła i tak dalej, i tak dalej. One biorą nawet pod uwagę geolokalizację, nachylenie terenu. Rewelacyjne są te lampy. Dalej, mamy oczywiście tylną oś skrętną.
No, dzięki tej osi skrętnej samochód, tutaj mamy 10 cali, samochód jest bardzo, bardzo skrętny i manewrowanie nim nie stanowi żadnego problemu. Bo wręcz siedząc za kierownicą tego samochodu można odnieść wrażenie, że poruszamy się jakąś C-klasą czy E-klasą. Tylna oś skrętna zmienia wszystko w samochodzie takich gabarytów i tak jest moje zdanie, że to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia obsługi. Kluczyki zupełnie się zmieniły, są inne niż w poprzednich generacjach. To aluminium jest, żaden tam tani plastik. Porządny, masywny kluczyk. W końcu Mercedes się doczekał kluczyków z prawdziwego zdarzenia. Jak się dostajemy do środka? No, bardzo łatwo. Ale musimy troszeczkę czułości okazać Mercedesowi. Musimy go pogłaskać. O właśnie, głaskamy go. On wysuwa nam tutaj klamkę. Emblemat Mercedes. Klamki są oczywiście podświetlane. Komfortowy dostęp. Mamy także automatyczne domykanie drzwi wszystkich, naturalnie. No i wnętrze. No, we wnętrzu zapanowała największa rewolucja, jeżeli chodzi o te zmiany. Ono się zmieniło praktycznie w całości. Wygląda teraz bardzo nowocześnie. Ja osobiście na początku nie mogłem się odnaleźć, tak? Jestem dużym zwolennikiem, fanem W222, czyli poprzedniego modelu, który uważam, że jest kapitalne, najlepsze auto, jakie skonstruowano. Natomiast na początku nie mogłem się tutaj odnaleźć, ale po dosyć krótkim czasie zacząłem się czuć jak w domu i również w tym samochodzie, w tym modelu odbywa się obsługa tego systemu bardzo intuicjonalnie i prosto. Proszę zwróćcie uwagę Państwo, na progach wejściowych mamy jeszcze folie ochronne. Ten samochód cały tak wygląda, jest praktycznie nowy. Podświetlane progi drzwiowe. Oświetlenie ambientowe. Kierownica z brązowego drewna. Warto wspomnieć, bardzo istotny element wyposażenia, mamy duży wyświetlacz head-up. Jak wiadomo, ta generacja S-klasy, kawał wyświetlacza head-up, naprawdę jest potężny. Ta generacja S-klasy oferuje dwa rodzaje wyświetlaczy head-up, mały i duży. Duży z rozszerzoną rzeczywistością, ja tego Państwu nie zaprezentuję, bo nie mam możliwości na filmie, natomiast ta rozszerzona rzeczywistość naprawdę jest fenomenalną sprawą. Podczas, powiedzmy, wskazań nawigacyjnych, ona w czasie rzeczywistym na szybie nakłada Państwu linię, w którą stronę jechać, nazwy ulic. Fantastyczna sprawa, nie da się tego opisać, ale jest to bardzo futurystyczne i jednocześnie nie zaburza to percepcji, powiedzmy, nie przeszkadza to w trakcie jazdy. Mamy również dach panoramiczny, komfortowe zagłówki, miękką skórę nappa. Całą specyfikację znajdziecie Państwo w ogłoszeniu, w naszej ofercie. Ja może wspomnę tylko o tych najbardziej istotnych elementach wyposażenia. Rozszerzony pakiet skórzany. To wszystko obite jest tapicerką. To co? Odpalmy go. No, tablet robi wrażenie, naprawdę jest potężny, ale bardzo elegancki. To całe piano black i te chromowane wykończenia dodają takiej nuty elegancji. I co ciekawe, nie palcuje się tak, jak mógłbym się tego spodziewać. Zwróćcie Państwo uwagę, dotykam. Nie ma tutaj śladów palcy, co mi na przykład bardzo przeszkadzało w innych samochodach z takimi dużymi wyświetlaczami. Nie wiem, jak zrobili to tutaj, ale działa. Nie palcuje się aż tak bardzo. I wyposażenie, które dla mnie jest niewiarygodne i pierwszy raz się z tym spotkałem właśnie w tej generacji S-klasy. Może ściszę muzykę, będzie nam łatwiej. Haptyka, tak, podgłośniamy. Ściszamy i fajnie to działa. Czyli wyświetlacz kierowcy, tarcza zegarów, jest trójwymiarowa. Państwo tego nie widzicie, bo to film naturalnie. Tutaj mamy, mamy przycisk 3D.
i wszystko to, co tutaj się wyświetla, jest w trójwymiarze. Wygląda to po prostu obłędnie. To wnętrze widzę w dali, prawda? To jest bliżej. O, to się teraz przybliża do mnie, te czerwone linie, te półokręgi. Kosmos. Naprawdę wygląda to obłędnie. Mało tego, tutaj mamy rozszerzoną rzeczywistość, no to już jest samochód, który zasługuje na miano auta futurystycznego, XXI wiek, pełną gębą. Mało tego, nawigacja, którą teraz tutaj widzę, też jest w pełni trójwymiarowa. Polecam spróbować, przekonać się na własnej skórze. Na początku trochę kręciło mi się w głowie, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. Dajmy na to, na przykład te linie tam już widzę w takim dużym, dużym oddaleniu. Mam wrażenie, jakby były metr, dwa metry przede mną. Fantastyczna sprawa i cieszy. Naprawdę takie gadżety cieszą. Polecam przekonać się na własnej skórze, jak to wygląda, z czym się to je. Sportowy, klasyczny. Mamy tutaj tego sporo do wyboru. 7400 km, dokładnie tyle. Oświetlenie ambientowe wnętrza rozszerzone. Są dwa dostępne. Rozszerzone, czyli mamy i górę, i dół podświetlaną ambientowo. Nagłośnienie Burmester. Półka ładowania bezprzewodowego telefonu. Kamery 360 stopni. Asystent wnętrza MBUX. Lista wyposażenia tego samochodu jest bardzo długa, ale też ciekawostek, które Mercedes wprowadził, to wszystko jest haptyka, to wszystko jest dotykowe. Oczywiście fotele są wentylowane, podgrzewane z masażem, aktywny tempomat, wszyscy asystenci jazdy i tak dalej. Natomiast liczba ciekawostek, które Mercedes wprowadził, jest nieziemska, naprawdę. Będąc tym samochodem na stacji benzynowej, to jest przykład jedynie z licznych, z wielu, które można podawać. Natomiast będąc tym samochodem na stacji benzynowej, wychodziłem do dystrybutora, by zatankować i usłyszałem, otworzywszy drzwi, komunikat. No, miła pani, która jest asystentem wnętrza, komunikat: przepraszam, twój telefon został w samochodzie. Powiedziałem tylko dziękuję. I takich smaczków tutaj jest mnóstwo. No, powiedzmy, że odwracacie na przykład głowę do tyłu podczas cofania, on automatycznie roletę tutaj tylnego okna, tylnej szyby zniży, spuści w dół, prawda? Jest tego naprawdę mnóstwo. Bardzo inteligentny samochód. Tylna klapa jest otwierana machnięciem nogą, co też właśnie uczyniłem. No, także tutaj są wszędzie folie. A nie wiem, czy w tym bagażniku cokolwiek jeździło. Tutaj mamy jeszcze taką akcesoryjną matę Mercedesa. I zobaczymy, czy tylna klapa również się zamknie po machnięciu nogą. Hop. A jakże. To bardzo proste jest. Często klienci czy użytkownicy tych S-klas machają nogami z lewa na prawo, szukają tego miejsca. Nie, wystarczy podejść i myk. Bardzo proste, bardzo schematyczne działanie. Alufelgi AMG. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda od strony pasażera. Piękne wnętrze, naprawdę. No, Mercedes, chapeau bas, czapki z głów. Jak zwykle wyznaczyłeś standardy. Ta konfiguracja, takie ciemne drewno, nie wiem, co to dokładnie za drewno, natomiast prezentuje się bardzo okazale i z klasą, z gustem. Z tyłu też mamy miejsca, co nie miara, w końcu to S-klasa. Tylne fotele podgrzewane. Piękna, miękka skóra nappa. No i tutaj tablet dla tylnego rzędu foteli.
O, po wciśnięciu tego przycisku on nam się wysuwa. No i tutaj mamy ustawienia samochodu, przeglądarki internetowe i tak dalej. Co ciekawe, Samsung dostarcza te tablety do Mercedesa. I jak na razie wszystkie opinie, które zbiera, są pozytywne. Myślę, że to tyle i chyba wszystko, co chciałbym Państwu przekazać. Samochód jest dostępny już w naszej ofercie. Podsumowawszy, auto krajowe, bezwypadkowe, S350D z napędem 4MATIC, 286 koni, z przebiegiem 7400 km. Jest to niemal nowy samochód, bardzo dobrze wyposażony i w bardzo dobrej cenie. Zapraszam na naszą stronę internetową www.samochodysklasą.pl i dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.